Wątek ucieczki, proszę powiedzieć. Wątek ucieczki. Zaludniają się w rytmie świątecznym. Znaczy wszyscy na święta, wszyscy. Tysiące ludzi. Wielkanocne miasta. Do pracy. Tak. Wracają wieczorem. Proszę Warszawa, sobie, Warszawa. Choćby z wielkanocne miasta. Poglądowych takich pobudek pojechać do Skierniewic raz popołudniem i zobaczyć, ile tam rowerów stoi na dworcu. Więc one się wyludniają i zaludniają w różnym rytmie, ale wszystkie to dotyczy. Takim wątkiem jest czas też, który trochę inaczej płynie w tych miastach. I to, że płynie wolniej, to nie znaczy, że gorzej i że jest tam nudno, bo to od razu trzeba sprostować. To, że płynie wolniej, to znaczy, że ludzie, z którymi rozmawiają w Suwałkach, mówią, że mogą sobie spokojnie z tej pracy wyjść o 16, o 16.07 są w domu, mają całe popołudnie na nie wiem, życie rodzinne i rozrywki i zupełnie nie ma takiego ciśnienia jak w korporacji w Warszawie. Spotkany przez Filipa zegarmistrz z Leszna, pan Janusz Skrzypczak, tak mówi w książce. Może w dużym mieście trudniej obserwować przemijanie, tutaj to jest łatwiejsze. Tak, i on jeszcze mówi taką piękną rzecz, że mówić o zysku i stracie w odniesieniu do czasu to jest jakieś nieporozumienie. Uwielbiam tego człowieka. I tak, rzeczywiście tak jest, że trochę wolniej to płynie i trochę jest więcej czasu na myślenie może, czy na taką refleksję. I to jest bardzo fajne. Więc są takie wątki, takie zagadnienia, które wybijały w tych wszystkich miastach. Ja się starałem je zbierać i podpinać pod te wątki określone miasta i tak budowałem tę opowieść w książce. To znaczy, nie należy traktować tej książki jako zbioru wizytówek tych miast, bo to nie to było moje założenie. Jeżeli ktoś wyczyta, że w Jeleniej Górze pisze tylko i wyłącznie o tym, że młodzi ludzie wyjeżdżają, to nie znaczy, że Jelenia Góra jest taka, że wszyscy stamtąd wyjeżdżają. To znaczy, że ten wątek z Jeleniej Góry akurat włączyłem do opowieści o tych miastach, a z innego miasta włączyłem co innego. To jest opowieść o tych miastach, nie o każdym z osobna. Może jeszcze w tej chwili, mówiąc o tym, skąd się książka wzięła i o czym opowiadać będzie, wyjaśnijmy tytuł. Tak, archipelag, miasto archipelag, czyli archipelag z jednej strony miast, czy miejsc. Jak wrzuciliśmy to na mapę, która też jest dostępna na blogu projektu, no to rzeczywiście to wygląda jak archipelag, jak taki zbiór wysepek niepołączonych ze sobą, bo one rzeczywiście niekiedy te miasta w obrębie jednego województwa, czy bardzo blisko sąsiadujące ze sobą, trzeba nadrabiać drogi, żeby pojechać. Z Przemyśla do Zamościa PKP proponuje podróż 8-godzinną, to jest 120 km. To są miasta niepołączone, są wyspy niepołączone, to po pierwsze. Po drugie, archipelag opowieści, to znaczy takich opowieści, po których można sobie skakać trochę w dowolny sposób i w taki sposób ja to robiłem. Trochę można w ten sposób czytać bloga, można w ten sposób czytać książkę, ale też archipelag opowieści w szerszym rozumieniu, bo to, że ja opowiadam swoją wizję tych miast w książce, to nie znaczy, że to jest jedyny obraz tych miast, jaki wyłania się z projektu, bo oprócz tego mamy te pocztówki realizowane przez Trójkę, mamy reportaże na łamach tygodnika Polityka, mamy teksty korespondentów współpracujących z projektem, które regularnie publikujemy na naszym Facebooku i dopiero z tego wszystkiego, i mamy, to już można powiedzieć, drugą książkę, która powstanie i zostanie opublikowana krótko po pierwszej, też pewnie we wrześniu, i to będzie przewodnik Ogarnij Miasto Archipelag, w którym będziemy pokazywać tylko i wyłącznie te fajne miejsca, które trzeba odwiedzić w tych 31 miastach. Więc dopiero jak wziąć to wszystko razem, to wyłoni się taki wielowątkowy obraz archipelagu. Ale to też pokazuje, tak myślę, że udało się obalić pewne mity i stereotypy. To znaczy, kiedy się myśli o miastach byłych wojewódzkich, w większości z nich to się przykleja taką łatkę miasta upadłego, miasta wyludnionego, miasta zapomnianego. Tymczasem ty pojechałeś i w tych twoich opowieściach na naszej antenie w czasie twojej podróży, w książce i w tej chwili, kiedy cię słucham, no to wychodzi z tego wszystkiego na jaw, na powierzchnię, taki świat do odkrycia bardzo ciekawy. Tak, oczywiście, to już pomijając cały ten temat tego projektu i to zagadnienie takie społeczne, jakim jest życie w tych miastach, zmagania, wyzwania, to dla mnie ta podróż i całe to przedsięwzięcie to była taka podróż między jedną łączką pełną grzybów, a drugą łączką pełną grzybów, tak już po reportersku mówiąc. To znaczy, wjeżdżałem do jakiegoś miasta, byłem tam kilka dni,
wcześniej coś sobie tam czytałem w internecie albo w bibliotece, nagle odkrywałem, że ja mam tutaj tematów do robienia na rok. Czy mam takie miasta, w których mam pochomikowane tematy, których nie ma w książce, a które będą wypływać w ramach mojej twórczości przyszłej. Przykład. Nie wiem, znaczy nie powiem jakie tematy, ale Wałbrzych jest taką kopalnią tematów. Jelenia Góra, Kalisz jest gigantyczną kopalnią tematów. Suwałki, Chełm jest wspaniałą kopalnią tematów. Są takie miejsca, w których Przemyśl, chyba jedno z najpiękniejszych miast na tej trasie. Absolutnie jestem oczarowany Przemyślem. To są takie miejsca, w których właściwie można zostać i być reporterem i realizować wspaniałe tematy przez następnych kilka dobrych lat i spokojnie sobie z tego robić nowe rzeczy. I pod tym względem to było fantastyczne, że mi brakowało po poprzednich książkach takiego trochę wyjścia w teren. Znaczy te moje książki, może nie 13 pięter, ale te wcześniejsze takie skupione na architekturze, jednak opierały się na rozmowach z architektami, na rozmowach z profesorami, na rozmowach z artystami w przypadku Hansenów. I miałem takie poczucie, że te wszystkie rozmowy są bardzo rozwijające i dla mnie ciekawe, ale one nie są przyklejone do prawdziwego życia, jakie się toczy w Polsce i do tych problemów. I 13 pięter była pierwszą próbą taką wejścia w taki najbardziej prozaiczny życiowy problem, jaki jest mieszkanie. A ta książka to już właściwie tylko na tym bazowała. To znaczy na takim wejściu w ludzi i nie rozmawiałem, bardzo niewielu ekspertów przepytałem do tej książki. Mnie nie interesowała perspektywa czy różne strategie deglomeracji i decentralizacji kraju. O tym jest niewiele w książce, trochę jest. Natomiast mnie interesowało, co się robi wieczorem w Sieradzu w piątek. I to były moje zadania reporterskie. A co się robi? Co się robi? Chodzi się na imprezy organizowane często w domach. I to jest coś, co odróżnia miasta archipelagu od większych miast. To znaczy miejsc może jest dużo, gdzie można wyjść, ale o wiele częściej robi się imprezy w domu. To jest całkiem fajne. Zresztą to jest też coś, co z takiego warsztatowego punktu widzenia się objawiło tam. Bardzo często w archipelagu moi... Także widzicie Państwo, że tu w Polsce, a jeleni po prostu nie ma. Gdzie tu archipelag? Człowieku, daj sobie siana.